Tytuł kursu: elementy skuteczności reklamy. Moduł: wskaźniki efektywności reklamy. Temat: wpływ reklamy na odbiorcę. Skuteczna reklama ma na celu oddziaływanie na podświadomość odbiorców w taki sposób, aby stali się oni konsumentami. Pytanie brzmi: czy konsument jest świadomy tego, iż jego wybór w rzeczywistości jest wyborem producenta i często nieświadomie podejmuje decyzję o zakupie dzięki skutecznym technikom perswazji w reklamie? Otóż tak, konsumenci coraz częściej są świadomi wpływu reklamy na ich życie i zachowania konsumenckie. Konsument dzięki ukształtowanej przez reklamie pozytywnej opinii, widząc konkretny produkt wśród konkurencji na półce, właśnie po niego sięgnął. Wydawać by się mogło, że pozytywne nastawienie do reklam przeniesie się na reklamowany produkt. Niestety nie jest to do końca prawda, ponieważ coraz częściej konsumenci deklarują negatywny stosunek, mimo to wciąż poddają się jej wpływowi. Na zakup ma ogromny wpływ zasięg i częstotliwość reklamy. Im częściej odbiorca będzie miał styczność z reklamą, tym większe prawdopodobieństwo, pomimo negatywnego do niej nastawienia, że zakupi reklamowany produkt. Niejednokrotnie reklamowany produkt jest bardzo atrakcyjny i sama reklama może wzbudzać wysokie zainteresowanie wśród odbiorców. Nie oznacza to jednak, że konsument zakupi produkt, ponieważ spodobała mu się reklama. Faktycznie świadomość marki wzrosła, natomiast odbiorca często nie może pozwolić sobie na zakup produktu ze względu na zbyt wysokie koszty. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.